Smutna z jednej strony data, bo zamyka ponad 120-letni okres działalności lotniczej na tych ziemiach. Natomiast z drugiej strony no tyle radosna, że samolot trafi w ręce polskie, tak, że powstanie w Polsce, bo był, nie ma co ukrywać, wystawiony na sprzedaż, na licytację. Natomiast i zainteresowanie było z tego świata, z zagranicy, no tam nieco ludzie mają nieco więcej pieniążków, żyją nieco w innych realiach niż my, nawet po tych przemianach, jakie mamy w tej chwili. Ale pojawiło się dwóch panów, którzy domówili się między sobą i ten samolot po prostu został odkupiony z fundacji, z czego bardzo się cieszę. Ja byłem tutaj przez 12 lat, pół roku i 3 dni starszym inżynierem, czyli zastępcą dowódcy pułku. No i podlegały mi wszystkie te samoloty, plus personel inżynieryjno-lotniczy. SB LIM 2 to jest SB, skrót jest szkolno-bojowy, robiony na bazie MIGA 15, czyli licencyjnego LIMA 2. Samolot służył do szkolenia, można powiedzieć, zaawansowanego podchorążych. Co można o tym samolocie powiedzieć tak ogólnie? No, samolot bardzo wdzięczny do obsługi. Niezawodny. Prosty do obsługi. Personel techniczny bardzo lubi go obsługiwać. Piloci bardzo chętnie na nich latali. Co pan miłośnikom lotnictwa w Białej by chciał jeszcze powiedzieć w tym momencie? Trzymajcie się, nie dajcie się. To najkrócej. Miłość jest zawsze miłością. To są duże wyzwania. No i tyle, no, jak to w życiu. Thank you.